No witam, z tej strony Axel, jedziemy po poloneza. No jedziemy po tego poloneza i akurat trafiła się tutaj sytuacja. Jakiś pan postawił trójkąt ostrzegawczy, to nawet trzeba się obowiązkowo zatrzymać. I akurat tutaj sprawdzimy, co się dzieje. No i zobaczymy, co tu ogólnie się stało. Może jakoś temu panu pomożemy tutaj. Mój kierowca, z którym jedziemy lawetą, może w jakiś sposób pomoże. No oczywiście jedziemy lawetą. Mercedesem. Bo wiesz, tak szkoda. Bo potem drogę zostawiać, nie? No nie można zostawiać, no. Nawet obowiązkowo trzeba wziąć, według przepisów. Na przynajmniej chociażby zatrzymać się i pomóc, zapytać, co się dzieje, no. To co? 200 drugich to za podwiezienie. Za to, tak? No i tak taniej niż ja zapłacę. Kilometrów, no. 20 kilometrów. No wiem. Nie chcę odpalić, tak? Coś się zesz... A, fuj. A. No, grat. Pada. Piękna pogoda. Idziemy coś zjeść. O, a tu wariat jakiś jedzie. Okej. Idziemy zjeść coś. No zobaczcie, toalety to są zajebiste. Tutaj to ktoś się chyba w ogóle włamał. Ktoś się zamknął chyba. Wyłamany zamek. A tutaj w ogóle dom bez klamek, dom wariatów. Kibel bez klamki. Także pójdziesz, nie możesz się zamknąć. Przy kominku. Jeszcze raz. Czekamy na jedzonko. No dobra, jemy. Jeśli będzie smakowało tak, jak wygląda, to będzie dobrze. No, powinno. Schabowy. O, jest! Tutaj. Pewnie zostaje. Proszę mi tu wjeżdżamy, no dobra. No dobra, wycofamy. Idziemy obejrzeć. Dzień dobry! Tylko no sobie przyjrzymy się. To za 10 zł można wymienić, tu porozdzawiałe. A ten, zapalić go? Zaraz, sami zapalimy, no. A jeszcze tu mam pytanie. Bo to widziałem na zdjęciu. Plastyczek. I to jest w porządku kotuta, nie? To już za 2 lata. Odpadła listewka, no. Odpada, za 2 lata już tego nie było, ale mi się nie chciało tego robić już. Jasne. No dobra, zaraz odpalimy, zobaczymy. Muszę obejrzeć i spód, i tam. Ja
samo nie pięć. Dobrze, nie pięć, ale silniczek i chodzi jeszcze. Nie ma co jeszcze narzekać, nie zakładam. Jeździ, proszę Państwa. Jeździ, możecie się przejechać, panowie, i nie wracać. Kasę dać, nie wracać. Nie, ale wam mówię na... Dobra. On już... przy pompie wody tu... A nie, to wspomaganie to się... To wspomaganie, wspomaganie. On ma już wspomaganie już ma. A ze wspomaganiem... I chodzi dobrze, nie ma luzów? Nie ma, nie ma. To super. Ja powymieniałem wszystkie końcówki sunowe powymieniane w nim. I ten cała ta, jak to się mówi, jak tu na dole jest, ten co prowadzi ten... Maglownica? No. To co? Też wymieniłem calutką nowkę. W całą maglownicę tą? Nie, nie. Od razu... Przyświetcie jak macie tu trochę, co? To. Tu na dole to jest, nie? Takie drążek to... kierowniczy? I te drążki to wszystko powymieniane jest na nowo. Jest drążek kierowniczy i końcówka, tak? No, to wszystko nowe. A drążki i końcówki, tak? Wszystkie, całe to wszystko. I zwierzę się to wiemy, tak? I wiesz, ale tak wiemy. Wszystko to jest. Wow. Chcesz kierownicę na maksa? No odpal go najlepiej. Zaraz, tylko chwila, muszę fotel odsunąć. Za daleko. Trochę tam nie raczej lubi tak przesunąć do tyłu, trzeba troszeczkę tak pokazać. Jasne. Dobra, uwaga, będę odpalał. A już mam trzy tam wody, córka nie chce jeździć, bo mój polonezy jest. Skręć na maksa kierunku. O, ładnie chodzi. Możemy się przejechać, przejedźcie się sami, zobaczcie. Pewnie. I luzów nie ma i... A i klocki to wymienia. Drążki wezmienia, tłumik jest nowy. Tłumik nowy. Zawsze mi... Nie, na maksa, w prawo. Ale to co pan zmieniał? To te wszystkie te końcóweczki i ten długi drążek to na czarno. Wszystkie te końcóweczki. A drążki i końcówki? Tak. Wszystko jest tamte nowe podobnie. Już? A, bo tu jest cały pompa. Zajrzyj, zobaczysz tutaj trochę. No to chodź. Prawo, na płynie jest, Trochę spróbuję przygotować, poczekaj. Uważaj jakby co. Nie żałuj, daj gaz. Tak? No i git. No i git. Co tu jeszcze możemy zobaczyć, ile ma przebiegu? 253-175. Super, kurwa, dobra. Nie ma. Nie, już wycofali. A, w prawie ruchu jest wycofali. Na wycofali. A teraz nie da. Dobry jest, przyjemnie. Tutaj zaś przypoczone i tutaj... Podoba mi się tak, że weźmiemy. Patrz. O, widzisz tam, jak świeca tam dalej? Tam trzeba by było jakiś tam wycisk, jeśli chodzi o dziś przy pompie. Tam aż daleko, tak? Daleko. To weź jeszcze raz taki. Na bloku. Weź jeszcze raz. No, teraz. No jest coś tam. No dobra. No tutaj trzeba by było... Pompa wspomaga nie taka wypoczona, nie? Ale to nie nowy, nie? Mówię, że to nie nowe. Wiadomo, że jest. Tutaj jest 9... No ale to co, jeszcze w niedzielę do kościoła można jeździć, co? Można, ja cały czas nim jeździłem, powiem panu. I to ja dużo nie kilometry nie chodzę. Ja to kiedyś miałem do kościoła, nie dawałem na dzieciaki nie jeździć, bo by go rozwalili kiedyś. Ja kiedyś miałem 1,5, 1,4 miałem, ja to lubię tu kolonezę. Bo skrzynia tak. Piątka, nie? Tak, piąteczka. Jeszcze w razie czego, to jeszcze mam jeden silnik, skrzynię na zapas. Do niego? Tak, jest w razie A to czego. Nie chce pan się w pakiecie pozbyć tego? Jakbyście dobrze pogadali, może ze mną bym... Mam trzy silniki, znaczy silnik mam, nowy blok wymieniany, były bloki, bo mam czerwony blok, wie pan. No. Jeszcze kupiłem nowiutki i nowy blok. A to co, pan kupił drugi silnik do niego? Nie, nie do tego, nie.
tylko jak na zapas, jakiś miałem inny. Ale polenezowski czy inny? Polenezowski 1.6 miałem, tylko miałem brązowego. Aha, dobrze, że tylko w to co jadę, czy w to lepiej jechać? No bo je. Po liki, wie pan, już był tam była buda, a nie? Co za czerwona kontrolka, ta lampka się pali na dole? Ona już tak cały czas spaliła się. A tutaj to jakieś hamulce, tak? Tak, to się jakby od hamulce. Ja nie wiem, czy nie, to wie pan, co jak nie podłączyłem, może tych kabelków. Tak, kabelki były przy tych klockach takie. A kluczyki 1, 2? Ja mam drugi jeszcze tutaj. Dostałem drugi komplet. Masz, tak? Mam. A ty dookoła macie tam klucze też? A ty masz ten, czy tam został w tym, w stacyjce? Jeden został. No dobra, niech leży tam. Niech będzie. Niech będzie. A to jest oryginalne? Oryginalne, tak jak był kupiony. Oryginalne takie to były. To jeszcze pisze FSO, tak jak to było. Oryginalne są. Oryginalne. Tak. Tak, takie były. Pięć godzin? Cztery może. Cztery same jazdy. Za dobrze. Tutaj z obiadkiem to mam też popić. Jeszcze jeden bar. Idziemy coś zjeść. Jedziemy do domu. Super. Ziemniaczki. I zestaw surówek. I bukiet surówek, co? Dobra. Do picia coś bierzesz? Nie, nie chcę. Ja mam chyba. No dobra. A pozwoli pani, że ja zapytam, bo tutaj patrzę, Państwowa Straż Pożarna, kalendarz, a tam ten misiek stoi. Co to coś związanego ze strażą ta knajpa ma? To znaczy, nie, to nie. Tylko przypadkiem ktoś przywiózł, tak? Powiem panu, nie, no kiedyś takie, wie pana, jak żeśmy to kupili, to takie przyjęcia były ze straży pożarnej. Aha, i przynieśli, przywieźli. No i tak, żeśmy nawet Florian plis. Wie pan. No, a tutaj toaleta ze złotymi klamkami, także pewnie jesteśmy u Putina. $100. $100 moje! O, dziękujemy bardzo. No dobra, jesteśmy u celu, także zapraszam do następnych filmów tutaj z eksploatacji tego poloneza. Cześć! I dziękuję oczywiście wszystkim osobom, które tutaj wierzyły w tę akcję zakupu.